Poranne orzeźwienie, proszę Państwa, przy tej doskonale znanej w Opolu fontannie, bo my jesteśmy przed śniadaniem, bo spotykamy się z panem Marcinem Nowakiem o 7.30, Państwo to oglądają o 8.30. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj w Opolskiej Bibliotece filii numer 4, nie tej głównej tu przy minorytów, miał pan spotkanie z Opolanami. Mnóstwo osób dociekało tego, co jest najpiękniejsze w regionie opolskim. Pana jako przewodnika turystycznego chcieliśmy zapytać właśnie jako pierwszego w tych naszych letnich cyklach spotkań z naszymi gośćmi. Cóż pięknego możemy, wedle przysłowia cudze chwalimy, swego nie znamy, powiedzieć o Opolszczyźnie? I chciałbym, żebyśmy zaczęli od Opola jednak, a później, żeby pan nas zabrał w cztery kierunki naszego województwa, na takie cztery miejsca. Ale chciałem zacząć od tego, czy jest takie miejsce w stolicy naszego regionu, do którego pan zabiera turystów, takich, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, i zawsze pan mówi, tak, to musi być, od tego trzeba zacząć. Tutaj się zaczęła historia miasta. Wielokrotnie grupy przyjeżdżające tutaj do Opola czy na teren województwa opolskiego mówią, że są pierwszy raz w tym naszym zakamarku, a później po pobycie są zachwycone właśnie, jakie wielkie dziedzictwo tutaj zostało zachowane, jaka tak naprawdę jest wielka historia i jakie właśnie też mamy nowoczesne elementy pokazujące tą właśnie kulturę i tradycję. I bardzo często jak do Opola przyjeżdżają grupy turystyczne, to każdy przewodnik też ma swoje trasy wybrane. Natomiast ja zawsze proponuję grupom przede wszystkim właśnie poznanie tej historii związanej i z Piastami, i oczywiście z polską piosenką. Także zabieram na pewno wszystkich, jak zawsze, do miejsca, gdzie wszystko się zaczynało, czyli na Ostrówek. Oczywiście, że tak, amfiteatr, zobaczyć trzeba obowiązkowo Wieżę Piastowską, opowiedzieć o historii zamku, no i później do słynnego mauzoleum już Piastowskiego, tutaj właśnie w kompleksie ojców franciszkanów, aby pokazać naocznie, jak to wyglądało. No i też możemy znaleźć wiele pomników na terenie miasta, księcia Kazimierza, Władysława Opolczyka, także dopiąć całą tą historię związaną z Piastami. Nie możemy zapominać o śladach polskiej piosenki, to ten festiwal polskiej piosenki jest zawsze... No, w końcu to 60 albo na górze, albo gdzieś bardzo blisko. Także. Proszę pana, chciałem zapytać o to, żeby pan przekazał naszym widzom takie ciekawostki rzeczywiście z regionu, bo co prawda nie chyba wszyscy nawet nie wiemy, że my mamy mnóstwo zamków, pałaców, pałacyków. My odwiedzamy co tydzień właściwie jakieś takie miejsca. Takich jest około 200, prawda, w regionie opolskim? Tak, dochodzi do 200. Tutaj się mówi 166 zamków, pałaców, ale do 200 możemy mówić, z dworkami znajdziemy. Także to jest naprawdę nieprawdopodobne, co zachowało się na terenie województwa opolskiego. Nie każdy niestety kwitnie dzisiaj, nie każdy rozkwita, tak jak na przykład pałac w Sulisławiu, tak jak na przykład Moszna, która jest naszą perełką, jeśli chodzi o rezydencję, tutaj o pałace. Ale między innymi to, co się zachowało i to, co pokazujemy, to tego jest naprawdę sporo. Powiem szczerze, sam nie wiem, czy byłem przy każdym pałacu i zamku, a jeżdżę naprawdę sporo. Natomiast ale jest też było coś, co pana na przykład totalnie zaskoczyło, że to było właśnie takie, a nie inne miejsce i że ono... No oczywiście pan był po wielokroć, ale to pierwszy raz to zdarzenie, są takie miejsca, które się, prawda, pamięta i to nie zawsze musi być to Moszna właśnie, nie? Ten nasz bajkowy Disneyland, o którym mówimy, prawda? Tak, powiem szczerze, statystycznie tak z 90% grup, jak jeździ po województwie opolskim, to każdy do Moszny zajeżdża. Natomiast my też staramy się zawsze wybrać jakieś fajne elementy, takie charakterystyczne, które są mniej znane, a też pokazują, co pięknego w naszym województwie się zachowało i jest. Na przykład z całą pewnością na południe województwa poleciłbym miasteczko Głogówek. Imponujące, fantastyczne, z rewelacyjnym zamkiem, naprawdę świetnie zachowany park zabytkowy. Poza tym mnóstwo pamiątek w mieście zachowanych po wielkiej rodzinie Oppersdorfów. A musimy pamiętać, że to tam właśnie podczas potopu szwedzkiego schronił się chociażby król Jan Kazimierz ze swoją małżonką. Notabene i z całą wielką jadąc świtą. Też przecież przez naszą dzisiejszą stolicę regionu, przez Opole. Oczywiście, później zresztą również udał się do Opola, ten słynny uniwersał opolski, także to miało swoje tutaj bardzo mocne zapatrzenie historyczne, ale w Głogówku dużo się działo. Od Beethovena, Jana Cybisa, który tam się przecież urodził, związany tutaj i bardzo mocno piękna galeria w Opolu z jego obrazami. Także naprawdę miejsce kapitalne historycznie. Poza tym Mochów, koło Głogówka, to jest drugi klasztor ojców Paulinów, też założony przez Władysława Opolczyka. Tam między nimi też podczas potopu szwedzkiego schroniono główny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak, piękna historia, którą się pokazuje. Poza tym wielkie dzieła sztuka Sebastianiego Schuberta. Także polecam Głogówek na pewno na tej części południowej województwa. No to południe mamy. To już pan nas z Opola tak pięknie, ładnie wyprowadził na południe. Wracamy do stolicy regionu. To było południe, to dobra, przejedźmy kawał na północ. Oczywiście znamy te grody, pewnie Byczyna zaraz będzie się na północy nam wszystkim kojarzyć, ale jest mnóstwo właśnie takich perełek. To nie muszą być
takie miejsca, to mogą być takie rzeczy, do których warto byłoby zajrzeć. Niestety czasem omijamy nawet, nie wiemy, bo są to maleńkie miejscowości, w których znajdują się takie rzeczywiście perełki, nie tylko architektoniczne, ale perełki związane z historią czy kulturą. Uwielbiam też północ województwa opolskiego, aczkolwiek turystycznie rzecz mówiąc, statystycznie patrząc na to, jak grupy jeżdżą, to jest dosyć mocno pomijany region. Faktycznie Byczyna, tutaj te okolice Praszki bardzo często się jeszcze zdarzają. Natomiast między innymi też Namysłów, no bardzo ciekawy, zresztą też wielkie wydarzenia historyczne na terenie Namysłowa, tak samo Byczyny kapitalne, przecież tutaj zapatrzenie na bitwę z 1588 roku, Jan Zamoyski, Maksymilian Habsburg. Natomiast ja bym polecił z całą pewnością serce Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i rewelacyjnie odnowiony, ostatnio zrewitalizowany park między innymi rodziny Wirtembergów, dawne, no, przez cudowne miejsce, słynne Karlsruhe, ośrodek taki letniskowy, pokój, po prostu pokój. I park jest imponujący, jeden z największych na terenach województwa polskiego, blisko 200 hektarów. No, polecam podejść pod rzeźbę słynnego lwa Teodora Kalidę. No i między innymi też wielkie pamiątki, ciekawostki, w ogóle cały układ pokoju właśnie tak na terenie lokowany jako wielkie rondo z tymi 8 ramionami, które odchodzą. Jestem zachwycony po prostu odbudową parku z tą oranżerią. A ja myślałem, że pan nie zabierze od pokoju kawałeczek rzut beretem, bo my mamy w opolskim pustynię. No tak, to prawda, jest pustynia, ale też oczywiście jest Stobrawski Park Krajobrazowy, słynne wydmy ruchome, które tutaj mamy, 20-metrowe, to wielka ciekawostka turystyczna. Zresztą kapitalne tam są miejscowości, Murów, Zagwizdzie, naprawdę dużo i też zabytków, ale też przyrody, a przyroda jest ważnym elementem naszego województwa. Co prawda nie mamy parku narodowego, ale 3 parki krajobrazowe, dosyć imponująca liczba rezerwatów i to różnorakich, także to pokazuje, jakie jest też takie ciekawe dziedzictwo. No to północ i południe mamy za sobą. Proszę pana, wracamy do Opola. No to wróćmy na moment też do Opola, bo mówił pan o tej stronie tutaj, czyli za nami Ostrówek, po drugiej stronie kanału, no ale po drugiej stronie my też mamy zamek. Zamek Górny w Opolu, prawda? Czy tutaj też pan zabiera w te miejsca podróżników? Tak, tak. Każda grupa praktycznie turystyczna przechodząca przez Opole minimum te 3 godziny czasu spędza w centrum miasta. I tradycyjną pętlą tutaj od Placu Kopernika, praktycznie aż po amfiteatrze obchodzi wszystko. Jak najbardziej idziemy pod Zamek Górny, bo to też bardzo ciekawa historia. Przede wszystkim wzgórze uniwersyteckie, także wiele też pamiątek tutaj na wzgórzu, ale między innymi też właśnie pomnik Władysława Opolczyka. Także jest o czym opowiadać. Tak? Także ta historia, do której możemy nawiązać, później zwiedzając dalszą część województwa opolskiego. Także jak najbardziej wszystkie pamiątki w Opolu, w centrum miasta z reguły się turystom pokazuje. No to w takim wypadku jesteśmy w centrum, w sercu, to pojedziemy na wschód i na zachód, panie Marcinie, bo byliśmy na północy i na południu. Które z ciekawostek warto byłoby, takich być może właśnie na wschodzie i zachodzie regionu, zobaczyć, dotknąć, spojrzeć? Coś, co nie jest takie jednoznaczne, bo tutaj moglibyśmy powiedzieć oczywiście od Góry Świętej Anny gdzieś tam z jednej strony po część drugą, ale co by pan nam takiego zdradził ze swoich tajemnic przewodnika turystycznego? Coś być może to jest mała, malutka perełka, malutka miejscowość, małe, delikatne miejsce, a warte zajrzenia. Może tak troszeczkę zaskoczę i powiem, może nie o takim małym miejscu, ale dosyć dużym mieście, drugim co do wielkości województwa polskiego, Kędzierzyn-Koźlu. Może nie kojarzy się tak iście turystycznie. Tak. Natomiast bardzo ciekawa starówka, też oczywiście kapitalny zamek, bo jakby na to nie patrzeć, miejsce też odbudowane, dzisiaj świetna sprawa. No i to bardzo mi imponuje zawsze ta izba i muzeum w bunkrze, Muzeum Blechhammer 44, gdzie mamy tą historię związaną z nalotami na właśnie Koźle, na blachownie, na azoty. Słynna bitwa o paliwo, rewelacyjna ekspozycja stowarzyszeniowa, która tam się znajduje. Polecam zawsze to miejsce, bo jest naprawdę kapitalna sprawa. I polecam również rejs prywatny po rzece Odrze, bo jest taka możliwość statkami turystycznymi się przepłynąć, ze śluzowaniem chociażby na kanale Gliwickim, na najwyższej śluzie 10,5-metrowej, która wynosi nas do góry statkiem i na dół. Myślę, że fajna atrakcja, poza tym też dużo ciekawostek o rzece Odrze, która jest tutaj, no, przecież głównym sercem naszego województwa. Kanał Gliwicki wybudowany w grudniu 1939 roku. Też wielka sprawa, jeśli chodzi o
taką typową zabudowę, infrastrukturę, która tutaj została do dnia dzisiejszego. I myślę, że w taki sposób też warto zwiedzać. A poza tym niedaleko mamy chociażby do Gogolina, żeby zobaczyć symbol tutaj tej naszej tradycji kultury, ten słynny pomnik Karolinki i Karlika. Także jest naprawdę mnóstwo ciekawostek. No i wielkie piece dymarki takie. Oczywiście, tak, stoją wapienniki jak najbardziej, także tutaj jest dużo atrakcji turystycznych, o których możemy opowiadać. Także każda miejscowość, czy to wschód, czy zachód, na zachodzie poleciłbym tutaj wizytę w mieście Paczków, nazywanym historycznie śląskim Carcassonne albo polskim, z zachowanym systemem murów, z domem kata, z cudownym kościołem inkastelowanym, przebudowanym na funkcje obronne właśnie w Paczkowie i między innymi też z bardzo ciekawą winiarnią Pora i z Muzeum Starych Samochodów, jednym z nielicznych w Polsce Muzeum Gazownictwa z największą w Europie kolekcją zegarów gazowych. Także te atrakcje naprawdę warte są zobaczenia i polecenia. A poza tym całe nasze turystyczne, historyczne województwo opolskie, które możemy podzielić dzisiaj na historyczną część Dolnego, Górnego Śląska, na te księstwa opolsko-raciborskie, brzesko-legnickie czy nyskie biskupów wrocławskich. Naprawdę mnóstwo pamiątek i tu na pograniczu właśnie Śląska, tego Dolnego i Górnego, tych pamiątek jest tak dużo, że każdy turysta z zachwytem stąd wyjedzie po wizycie. No to mają Państwo 2 miesiące wakacji, wow, spokojnie, ale na koniec chciałem Pana poprosić o to, żeby podał nam Pan taką swoją perełkę, do której warto byłoby zajrzeć, proszę pomyśleć, coś zupełnie nieoczekiwanego, być może dla niektórych oczywistego, ale być może wcale nie. Coś, co by było takim jeszcze ostatnią pineską na mapie, już wykraczając poza te nasze kierunki i za te miejsca, o których Pan opowiadał, ale właśnie coś, co być może Pana w tej karierze wielu lat już jako przewodnika zaskoczyło, zaciekawiło, zadziwiło. Nie wiem, czy jakich jeszcze przymiotników użyć, ale być może trochę takich jest, ale coś, co rzeczywiście mówi Pan, to jest jeden z najpiękniejszych, w cudzysłowie, sekretów opolszczyzny. To takich miejsc jest całkiem sporo i ciężko tak na szybko i na żywo. Proszę wybrać. Ja myślę, że tak, ja jestem przede wszystkim też przewodnikiem górskim. Ja powiem, że na pewno, z całą pewnością, tutaj wielką atrakcją, ale też takim duchem naszego województwa polskiego są nasze Góry Opawskie. Niekoniecznie biskupia Kopa, ale przecudowne szlaki turystyczne i wiele pamiątek i historycznych. Uwielbiam Kobylice, na przykład schowany pomnik Józefa Eichendorfa, poety, który urodził się w Łubowicach, zmarł w Nysie, z pochowany. Kapitalne miejsca właśnie nie na tych głównych szlakach turystycznych, na przykład słynna Gwarkowa Per, gdzie dobywano łupek filitowy, gdzie między innymi też wykorzystywano do pokrycia wielkich dachów kościołów na terenie naszego dzisiejszego województwa. Także naprawdę fajne też miejsce historyczne, gdzie znajduje się bardzo dużo ciekawych miejscowości, ośrodki agroturystyczne, ale przede wszystkim też możemy poczuć historię, tą, która tutaj była kształtowana od wczesnego średniowiecza do czasów dzisiejszych, poprzez właśnie te czasy piastowskie, czeskie, habsburskie, pruskie czy niemieckie, aż do tych polskich dzisiejszych. Także myślę, że te nasze góry są taką wizytówką i niech zawsze będą, i ten nasz najwyższy szczyt województwa opolskiego, jak ostatnio słyszałem, jak pięknie jeden z przewodników opowiedział, porównał, że to jest Mount Everest województwa opolskiego. Także niech będzie Mącik Everestik, ten najwyższy szczyt, ale niech zepnie nam tą turystykę i też właśnie w taki sposób zwiedzajmy województwo. Dziękuję Panu serdecznie za to poranne spotkanie. No to teraz możemy udać się na śniadanie, a później już udać się wspólnie razem na wycieczkę po Opolu i poznać tajemnice, bo w Opolu też mnóstwo sekretów i tajemnic, jak Państwo wiedzą, o czym opowiadamy w naszych programach, też jest. Zatem na pewno na wakacje tych atrakcji turystycznych, przyrodniczych, historycznych, architektonicznych Państwu nie zabraknie. Postaramy się o nich jeszcze opowiadać. Pan Marcin Nowak, przewodnik turystyczny. Dziękuję pięknie, zapraszam do zwiedzania naszego regionu. Dziękuję bardzo, był naszym porannym gościem. No to ja myślę, że tych atrakcji rzeczywiście turystycznych Państwu na wakacje nie zabraknie, bo i Opole tych tajemnic skrywa wiele, a my postaramy się na wakacjach zapraszać tak fantastycznych gości i opowiadać też i o regionie, bo z Opola do możemy wędrować naprawdę w bardzo, bardzo różne miejsca. Teraz powędrujemy na kolejny spacer, a Państwa zapraszamy do oglądania naszych kolejnych programów z naszymi wakacyjnymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.